Serdecznie witam i zapraszam na przepyszny deser z truskawkami. Najpierw przygotuję truskawki. Około 300 g truskawek oczyszczam z szypułek i kroję w plasterki. Następnie polewam 2 łyżkami soku z cytryny, posypuję 2 łyżkami cukru, mieszam i odstawiam na około 2 godziny, aby truskawki puściły sok. Po około 2 godzinach truskawki odsączam z soku i przekładam na talerzyk. A do soku dodaję trochę mleka i mieszam. Jeżeli deser przygotowuję w pucharkach, to biszkopty kroję na mniejsze kawałki. Truskawki i biszkopty są przygotowane, więc teraz zrobię krem. Do miski wlewam szklankę dobrze schłodzonej śmietanki 36% i przez chwilę miksuję, tak żeby dobrze się spieniła. Następnie dodaję 4 łyżki cukru pudru i jeszcze przez chwilę miksuję. Na koniec dodaję 250 g serka mascarpone i miksuję do momentu, aż krem stanie się gęsty i ubity. Teraz w pucharkach układam warstwowo składniki deseru. Na dno kładę biszkopty, które maczam w soku z truskawek z mlekiem. Na biszkopty kładę krem, na krem układam truskawki i znowu biszkopty i krem. Górę oprószam kakaem i dekoruję truskawką. Tiramisu możemy również ułożyć na talerzykach lub na większym półmisku. Pyszne tiramisu z truskawkami jest gotowe. Życzę smacznego.